miejsce drugie trafia do Marty Parciak. Witajcie kochani! Czas nagrać filmik po mistrzostwach makijażu Beauty Forum 2015. Jak część z Was śledzi mnie na Facebooku, mogło zauważyć, że raptem pojawiła się informacja, iż zajęłam znowu drugie miejsce w Mistrzostwach Polski i zdobyłam srebro. Po raz kolejny zostałam wicemistrzem Polski. Jest to dla mnie mega wyróżnienie, naprawdę. Chciałabym Wam opowiedzieć, jak to się stało, jak to wszystko wyglądało, dlaczego nie wiedzieliście nawet o tym, że dostałam się do Mistrzostw Polski. Więc weźcie sobie kawkę i opowiem Wam o tym, jak zdobyłam te super dwa puchary nowe. Od czego tu zacząć? Sama nie wiem, od czego mam Wam zacząć tą całą opowieść. Zdecydowałam się już w listopadzie poprzedniego roku, że jeśli pojawi się nowy temat mistrzostw, to na pewno będę chciała spróbować swoich sił i wziąć udział na tyle, na ile pozwoli mi czas, organizacja i wszystko. Od samego początku było mi mega, mega trudno, dlatego że bardzo zobaczyłam temat Golden 20, czyli lata 20, kompletnie mi nie leżał ten temat. Jeśli mam być szczera na chwilę obecną, to ten temat kompletnie mi w ogóle nie przypasował. No ale jednak postanowiłam, że chciałabym spróbować swoich sił, czyli jakby zmierzyć się ze samą sobą. No i już Wam tłumaczę, jak to się wszystko zaczęło. Zaczęłam studiować jakby całą technikę tutaj makijażu, malowania tych lat tamtejszych i powiem tak, że nie do końca mi się po prostu to wszystko podobało. Jakby musiałam tutaj w mojej własnej pracy przemycić jakby część siebie. Nie chciałam odzwierciedlać tych lat i robić po prostu taki bardzo klasyczny makijaż, tylko chciałam, żeby to był taki mój makijaż, jeśli wiecie, o co chodzi. No, chciałam przemycić część siebie do tego makijażu. Tutaj nawet przygotowałam dla Was projekty, bo od tego się zaczęło. Czyli zaczęłam projektować makijaże na face chartach. To jest jakby, to są właśnie te moje projekty, które powstawały. One się już trochę wytarły. Niestety tak to jest, ja staram się je przechowywać, ale tak wygląda mniej więcej face chart. Ja Wam kiedyś obiecuję, że Wam pokażę, jak zrobić taki face chart. I tu powstał właśnie ten face chart, który miał być docelowy tym makijażem właśnie w tamtejszych latach. Od razu jak zobaczyłam ten temat, wiedziałam, że Monika, modelka moja z mistrzostw, będzie idealnie leżeć w tym temacie. To jest coś, co wizerzysta każdy powinien, od czego powinien zacząć jakby wybór modelki, tak? Bo tutaj to jest najważniejsze. Następnie zaczęłam projektować. Na projekty zeszło mi się bardzo dużo. Tutaj kolejny projekt, który powstał. Tak jak widzicie, charakterystyczne lata 20. Bardzo Wam polecam na przykład filmik Karoliny Ziętek, która nagrała film i wrzuciła go na swój kanał odnośnie całej techniki lat 20. I tutaj i to jest takie odwrócone oko, czyli cała uwaga musi tutaj się skupić ciemniejszego punktu i iść smutne te oczy, takie w dół spadające. To niekoniecznie korzystny makijaż dla każdej twarzy. Później zaczęłam od bardziej kolorowych jakby makijaży. Zaczęłam szukać pomysłu. Tak to mniej więcej wyglądało, możecie zobaczyć. I docelowo wybrałam jakby połączenie niebieskości i troszeczkę tam było brudnego fioletu i na pewno była odrobina brokatu dodana do tego makijażu. Zanim w ogóle powstała jakby cała sesja, to zainspirowałam się filmem, który jest jeden z takich moich też ulubionych filmów, jest to Great Gatsby. To było od razu jakby mi się to skojarzyło z latami 20. Ja wiem, że w filmie tych makijaży nie ma takiego szaleństwa, jest tam jedna taka fajna scena, gdzie tancerki tańczą od góry, jak kamera na nie patrzy. I tam jest mega dwie dziewczyny, które są mega pomalowane właśnie w tym charakterystycznym stylu. Natomiast sama aktorka jest raczej malowana, tak bardziej bym powiedziała, w latach chyba 30 bardziej niż w latach 20. Więc zależało mi na tym, by oddać ten cały klimat lat 20. Zamówiłam na eBayu z Anglii
replikę tej korony z Great Gatsby lata 20, która jest po prostu przepiękna, została mi pamiątka chyba na całe życie po prostu po tych latach 20. Na pewno mi się przyda może jeszcze do jakichś sesji zdjęciowych, ale na pewno ją sobie zostawię, bo jest to naprawdę mega pamiątka. I przygotowałyśmy pierwszą sesję zdjęciową. Pierwsza sesja zdjęciowa w ogóle była na tak szybko robiona. Tutaj z miejsca chcę podziękować bardzo, bardzo, bardzo Anecie Tomasz z Anet Studio w Olsztynie, salon sukien ślubnych, która wypożyczyła mi sukienki, etole, tą z królików, którą widzieliście na mistrzostwach, niestety biednych królików, ja wiem, że to słabo zabrzmiało, ale no niestety, no ja nie jestem wegetarianką, ani jakby tutaj nie mam jakichś tam swoich przekonań, więc ale zostawmy ten temat, bo ja nie chcę się w to zagłębiać nawet. I tutaj mam projekty, znaczy tutaj mam w sumie sesję, jedno zdjęcie, które mogę Wam pokazać, które zostało nadprogramowo wydrukowane i to jest jakby z praca, która powstała. Tutaj mamy Monikę w bardzo właśnie takim mocnym makijażu oka, właśnie z niebieskim, rudym brązem i do tego właśnie takie charakterystyczne szpiczaste miśki usta, takie poduszeczki poodbijane, do tego ta korona, fale wyciskane na głowie i ta etola i oczywiście obowiązkowe perły. Myślę, że wygląda to naprawdę genialnie. To jest to, co mi się tak strasznie spodobało i tutaj była wcześniej taka srebrna sukienka plisowana, czyli plisy też charakteryzowały lata 20. I tą pracę zrobiłam za pierwszym razem i potem wyjechałam na wakacje z rodziną na Lanzarot i zdecydowałam się zrobić drugą sesję zdjęciową. I to był mój błąd, dlatego że okazało się, że druga sesja zdjęciowa wyszła mi równie bardzo dobra. Czyli jakby tutaj przygotowałam dwa makijaże, dwa projekty osobne, które chciałabym zaprezentować, ale później miałam mega, mega problem, żeby w ogóle zdecydować się na którą pracę. I tutaj też z miejsca bardzo Ci dziękuję, Danielu Sobieśniewski, że pomogłeś mi podjąć tą trudnie cholerną decyzję, który make-up wysłać na Mistrzostwa Polski. Bo nie mogłam się zdecydować. Jedna i druga praca, zaraz Wam pokażę drugą pracę, którą przygotowałam, jest również bardzo dobra. Tak uważam, skromne, ale również bardzo mi się podoba. Oddaje klimat lat 20. Natomiast mam bardziej modernistyczne jakby podejście i również tu macie tą samą modelkę. Proszę bardzo, i to jest Monika, również w klimacie lat 20. Tutaj z czerwienią, bardzo dużo czerwieni, takiej mrocznej czerwieni chciałam przemycić właśnie do tego makijażu. Chciałam pokazać taką moją wersję i czerwone usta, nie takie ciemne bordowe, tylko czerwone usta. Tutaj Wam pokażę również przy zamkniętej powiece, jak to wygląda. Przemyciłam również brokat do tego, wyciskane fale i też myślę, że to też fajnie wyglądało. Do tego też również była złota sukienka, już Wam pokazuję, jak to wygląda. Też bardzo, że tak powiem, mnie się ta praca również bardzo podoba, skromne, ale również wrzucę Wam na Facebook niedługo właśnie zdjęcia z tej drugiej pracy. I tu też tą etolę i złotą sukienkę przemyciłyśmy i tutaj widzicie charakterystycznie czerwone oczy. I teraz tak, jestem zadowolona jakby, że wybrałam tą pierwszą pracę tutaj z tylko tym niebieskim i granatem i już Wam tłumaczę dlaczego. Dlatego, że jury podeszło do tematu mega klasycznie, czyli jakby to temat mamy od góry zawsze narzucony, czyli Golden 20. Nic nam to nie mówi prócz złotych lat 20. I nie mamy kryteriów jakby bardziej obszernych, bo ja tutaj nawet mam zgłoszenie i tu jest cały regulamin, który mogę Wam pokazać. I tutaj jakby interpretacja tematu, mamy wolną wolę i to jest mega fajne, tak? Natomiast gdyby w kryteriach znalazło się, że jury oczekuje bardzo mega klasycznego podejścia do tego tematu, to myślę, że większość dziewczyn zrozumiałoby temat i jakoś bardziej by się zdecydowała. Dziewczyna, która wygrała, przepiękna praca, w ogóle Ania Mucha, tak sympatyczna dziewczyna, tak zdrowa konkurencja była, takie miłe dziewczyny, że jestem aż zaskoczona. Pierwszy raz w życiu miałam po prostu tak mega, mega, mega energię od innych dziewczyn, że to było aż tak miłe i cieszę się, że ona wygrała, bo naprawdę, naprawdę na to zasługuje. Mega klasyczne podejście, czysto technicznie i naprawdę same pozytywy achy i ochy mam do powiedzenia na temat pierwszego miejsca, jeśli chodzi o Anię Muchę. Ale cieszę się, że wybrałam swoją pracę bardziej taką właśnie klasyczną, bo podejrzewam, że tutaj w tym złocie w ogóle zostałabym albo pewnie odrzucona, albo zepchnięta jeszcze bardziej na trzecie miejsce.
A tak, mam po prostu srebro i jestem mega, mega szczęśliwa. Całe przygotowania, jak dowiedziałam się o tym, że dostałam się do Mistrzostw Polski, naprawdę wiele mnie kosztowało, żeby się zamknąć w sobie i nie podzielić z Wami tą informacją tym razem. Nie chciałam odsłonić kart, chociaż na stronie Beauty Forum w zakładce mistrzostwa były podane osoby, byłam wymieniona jako osoba, która się dostała do mistrzostw, to tym razem jakby nie podałam do publicznej wiadomości, że jadę i że będę się przygotowywać do mistrzostw. Zależało mi na utrzymaniu tego tym razem dla siebie. Nie chciałam, z racji tego, iż jestem osobą, no już mogę to śmiało powiedzieć, ale trochę publiczną i niestety jakby wiele osób mnie obserwuje, to tym razem nie chciałam odkrywać kart, nie pokazałam pracy, nic nie powiedziałam, nic nie zdradziłam, że dostałam się, tylko wśród moich najbliższych osób zdradziłam, że dostałam się do Mistrzostw Polski i było mi naprawdę mega miło, bo wszystkie te osoby przyjechały do mnie na te mistrzostwa. To było niesamowite wzruszenie za jednym zamachem, taka energia od ludzi, że ja nie potrafię Wam tego nawet opisać. Piękniejsze jest tylko moje macierzyństwo od tego wsparcia i tej pozytywnej energii, którą dostałam od Was, ale to zostawię sobie na koniec, żeby Wam powiedzieć. No i zaczął się problem z stylizacją, dlatego że temat poniekąd jakby tutaj sam przez siebie mówił Golden 20. Dla mnie oczywiście się zasugerowałam jakby tutaj zmianą stylizacji. Sukienka, którą miała na sobie Monika wypożyczoną od studia Anet, była za duża na nią, więc automatycznie musiałam skupić się na tym, by kupić sukienkę. Tak jak widzieliście w materiale, podam Wam wszystkie linki na dole, do wywiadu ze mną macie pokazane na żywo, jak wyglądała Monika oraz zdjęcia, zapraszam Was na Facebook. Tam jest sukienka z Frock & Frill, którą kupiłam na Zalando i muszę Wam powiedzieć, że kosztowała ona bardzo dużo pieniędzy. I jest to firma angielska, brytyjska, która szyje tylko te sukienki w tych latach, właśnie 20. i przepiękne ma suknie. I od razu wiedziałam, że to będzie jedna z tych sukienek. Do tego ta korona, full pereł i ta etola i to była cała moja stylizacja. Dodatkowo buty, które miała na sobie Monika. W ogóle cudem udało nam się znaleźć jakiegoś użytkownika na Allegro, który sprzedawał buty a la Zara za 39 zł, totalnie w klimacie lat 20. Do tego biała pończocha i po prostu wyglądała przepięknie. To był taki mój ideał. Musiałam zamienić się w stylistę, szukałam fryzjera. Uwierzcie mi, że szukałam fryzjera do tego, żeby uczesać i mieć to z głowy, ale niestety jakby tutaj dwie osoby się nie podjęły. Nie wiem, czy z braku umiejętności, czy z braku czasu. Ciężko mi jest powiedzieć na chwilę obecną. Więc musiałam jeszcze sama nauczyć się czesać w stylu lat 20. To był dla mnie koszmar, bo ja fryzjerką nie jestem. Jakby tutaj na potrzeby sesji czasami coś tam podkręcić, ułożyć tego, no to jak każda kobieta mam kudły, więc to zrobię. Ale niestety spędziłam 2-3 dni ostre, żeby ułożyć włosy Monice do tego i byłam przerażona w dniu już jak czesałam Monikę, jak mi to wyszło w końcu tak jak chciałam, to byłam już przeszczęśliwa, mało się nie poryczałam i mówię do Moniki, zobacz, wyszło. Ja mówię, masakra, super, byłyśmy przeszczęśliwe. Do Warszawy pojechałam już dzień wcześniej, żeby zostać u koleżanki też na noc, którą serdecznie pozdrawiam, Kasiu Ciechernik, pozdrawiam Cię, kochana. I z rana ruszyłyśmy na mistrzostwa. Przyjechałyśmy i na dzień dobry. Tak miło, tak naprawdę fantastycznie, wszyscy mili, organizacja i wszystko. I ja nie potrafię powiedzieć, ja byłam tak zestresowana, brzuch mnie bolał, no bo to jest normalne, no ja mimo tego, iż czuję się jakby pewniej niż 2 lata temu, jak jechałam na mistrzostwa, bo już jakby mam podejście do tego drugie, bo drugi raz się dostałam, więc już wiesz, co Cię czeka mniej więcej. To i tak mega się stresowałam, bo mój makijaż był dosyć skomplikowany, żeby zrobić go na czas. Dodatkowo jakby tutaj użyłam techniki konturowania kamuflażami twarzy, więc tutaj też dodatkowo jakby sam czas. W sumie 25 minut same zeszło mi na konturowanie twarzy, podkład, korektor i tutaj zabetonowanie twarzy, czyli utwardzenie wszystkich warstw i dopiero zaczęłam robić oko. Oko samo też było w mega jakby tutaj technice ciężkiej robione, bo nie dość, że było tutaj techniką kredki rozcieranej robione wszystko, to jeszcze dodatkowo weszło cieniowanie. Ja Wam odtworzę ten makijaż, jeśli chcecie, piszcie w komentarzach na dole, czy chcecie, żebym Wam zrobiła filmik z tym makijażem konkursowym. Oczywiście na sobie zrobię, albo na Monice, jeśli znajdzie ona chwilę czasu, chociaż wątpię, bo na chwilę obecną już nabrała tyle wolnych z pracy, że chyba już nie mam odwagi jej prosić jakby tutaj o więcej.
I powiem Wam, że wszystko od samego początku składało się mi nie tak z wyjazdem. Ostatni tydzień przed wyjazdem na mistrzostwa to było piekło. To było piekło totalne. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, gdzie się dzieje. Jak widzieliście, zniknęłam totalnie z Facebooka. Mało w ogóle wrzutów robiłam dla Was, jakichkolwiek pisemnych, zdjęciowych na Instagramie. Już Wam tłumaczę dlaczego. Mój mąż miał wypadek, uszkodził sobie gałkę oczną w pracy i niestety miał hospitalizację. Wszystko oczywiście już się skończyło dobrze, ale musiałam się nim zaopiekować. W dodatku jeszcze malutka też mi się przeziębiła, też wylądowaliśmy u lekarza. I żeby było jeszcze weselej, ja z czwartku na piątek, a w piątek wyjeżdżałam do Warszawy, dostałam gorączki 39 stopni i angina mi wróciła, którą miałam 2-3 tygodnie temu. Nie wiem czemu tak mi odporność słada. Myślę, że stres i wszystko nałożyło się mi na głowę w ostatnim momencie. Wylądowałam jeszcze w piątek przed wyjazdem o 7 rano u lekarza, by przepisał mi jakieś leki na to. Dostałam super antybiotyk. Jestem wdzięczna mojej lekarce. Naprawdę jestem jej wdzięczna, bo tak mi super antybiotyk dała, że ja już w dzień mistrzostw czułam się niebo a ziemia. Więc ja byłam nie dość, że chora, zmęczona, to jeszcze startowałam w ważnym konkursie dla siebie w życiu i tak uważam, że jak dostałam srebro, to i tak już byłam, jak zrobiłam, już pomalowałam Monikę, zobaczyłam, że wygląda wszystko pięknie, to przysięgam Wam, że z minuty na minutę zaczęło ze mnie schodzić życie. I ja już stojąc na scenie, mogliście też przyuważyć niektóre takie, że ja taka jestem taka przymulona, no bo ja już się tak źle czułam na tej scenie, głowa mnie bolała. Ale energię, którą dostałam od ludzi, to był po prostu zastrzyk kofeiny, takiej naturalnej. Wszyscy robiliście sobie ze mną zdjęcia, naprawdę to jest mega miłe. Mam nadzieję, że dla wszystkich byłam miła, pomimo swojego ciężkiego stanu i przemęczenia, co widać nawet na twarzy, bo ja Wam przysięgam, że przez moją ostrą anginę ja prawie nic nie mogłam jeść i dopiero zaczynam jeść jakby pokarmy stałe. I ta dieta, że tak powiem, wymęczyła mnie, co widzicie, bo buzia mi zmarniała. Nie wiem, ile schudłam, nie jest to ważne, bo to nie jest dieta i to tak w ten sposób się nie powinno odchudzać, ale myślę, że spokojnie ze 4,5 kg ze mnie zleciało życia przez ostatni tydzień, co nie jest zdrowe i na pewno jeszcze pewnie mi się odbije na zdrowiu, ale zaczynam jeść w końcu pokarmy stałe, więc wróciłam do życia. No i dostałam drugie miejsce, czyli srebro, wicemistrzostwo Polski w temacie The Golden 20 po raz drugi. Jestem mega szczęśliwa, mega. Pewnie, że fajnie by było zdobyć złoto, pojechać na mistrzostwa świata. Natomiast uważam, że nigdy nie wiesz, jakie jury ma wobec ciebie oczekiwania, więc to tym bardziej jest to mega wyróżnienie już dostać się do pierwszej piątki po raz kolejny, a pojechać już później na Mistrzostwa Świata, ja nie będę odpuszczać. Ja nie mogę Wam obiecać, że pojadę za rok, czy za dwa, czy za trzy lata, ale na pewno jeszcze kiedyś spróbuję swoich sił w Mistrzostwach Polski. Dostałam ten przepiękny puchar, kilka nagród tam rzeczowych z kosmetyków, większość kosmetyków oddałam Monice w prezencie za pomoc, przygotowanie, poświęcenie. Naprawdę to Monika stanęła na wysokości takiego zadania, gdzie ona, to było pierwszy raz w życiu dla niej coś takiego, wystąpienie publiczne. Ona nigdy wcześniej nie miała takiego jakby doświadczenia, tak, że kiedyś startowała gdziekolwiek, więc dla niej to było też mega trudno, ona się też mega stresowała, żeby wypaść jak najlepiej, bo to też, nie oszukujmy się, ale w Mistrzostwach Polski makijażu to jest trochę głupie, ale no w 50% jest to modelka, więc tutaj też jest to bardzo, bardzo ważne. No i już jak dostałam ten pucharek, już mi tak ulżyło, już byłam taka szczęśliwa. Fajnie, że Ania Mucha wygrała i bum, dostałam jeszcze złoto od publiczności, czyli dwa pucharki. Dostałam złoto od publiczności i dostałam jeszcze dyplom oczywiście, bo tutaj przygotowałam, żeby się pochwalić tym dyplomem. Dostałam dyplom, taki wielki certyfikat, dyplom, że zajęłam drugie miejsce w polskich mistrzostwach makijażu i dostałam od Was oczywiście, bo to od Was dostałam tą nagrodę, od moich widzów, od moich fanów, bo ja się nie oszukuję, jestem osobą publiczną, więc tym bardziej mam naprawdę rzeszę Was i to jest dla mnie taka najlepsza nagroda, że dostaję po raz drugi, bo już mam jedną statuetkę, złoto od publiczności, teraz po raz drugi dostaję złoto od publiczności. Jestem tak mega szczęśliwa z tego powodu, że
postanowiłam dać coś Wam w tym filmiku, całą torbę kosmetyków. Chcę zrobić rozdanie dla Was, dla moich widzów. W podziękowaniu za to, bo gdyby nie Wy, nie byłoby tego. To jest, to jest taka prawda. Dajecie mi tyle energii, motywacji, że to jest naprawdę przemiłe. Obiecałam sobie, że nie będę beczeć, a jednak wzruszenie zrobiło swoje. Dlatego w podziękowaniu dla Was przygotowałam tutaj całą torbę. Nie ma tego dużo, naprawdę nie ma tego dużo. Część rzeczy również nie pochodzi, wszystko jest nowe, ale część rzeczy jest właśnie z mistrzostw kosmetyków, które jakby ja dostałam. Ja sobie nic nie zostawiam oprócz pucharów, dyplomu i satysfakcji mojej. Chcę Wam dać prezent ode mnie i pokażę Wam, co jest tutaj do zgarnięcia w rozdaniu. Cała torba pójdzie do jednej osoby, do jednej osoby, którą wybiorę wśród komentarzy, i będzie to kremik z Dermiki. Tutaj jest gold z 24-karatowym złotem, eliksir młodości, luksusowy krem. Dodatkowo tutaj od firmy Estée Belle Cosmetics przepiękne tutaj opakowanie, w którym jest pióro oraz maskara do rzęs, taka dwufazowa, bo ja oglądałam już te kosmetyki. I tak jak mówię, ja sobie nie zostawiam nic, wszystko chcę Wam oddać, dlatego że to dzięki Wam dostałam to złoto. Dodatkowo tutaj z firmy, nie wiem jak to się czyta, Sotys, tutaj jest czarna kredka oraz fluid odmładzający. To są też dosyć drogie kosmetyki, bo sprawdzałyśmy z Moniką i naprawdę bardzo luksusowe kosmetyki, fajnie, ja się cieszę. Dzisiaj co prawda dostałam paczkę od marki Makeup Revolution Polska, ale postanowiłam, że oddam Wam ją i mam tutaj tą taką najnowszą paletę do konturowania twarzy. Tu są trzy korektory, puder utwardzający, bronzer, róż i rozświetlacz. Oraz tutaj jest cała paleta kremowych różów do twarzy i ją też również Wam chcę podarować. Dodatkowo tutaj z mojej kolekcji prywatnej chcę Wam dać również moje ulubione rzęsy Nejka. Tutaj jest model bardzo naturalny 113, który na pewno dla każdego się przyda, czy na jakieś wyjście, czy i kępki, przepiękne kępki 310. To jest długość około 10 mm, to jest medium, taki pośredni, będzie każdemu pasować. Dodatkowo taką pomadkę też nową, oczywiście nieużywaną, z Makeup Revolution Polska, z takim atomizerem. Tutaj właśnie Wam chcę pokazać mniej więcej, co tutaj dla Was przygotowałam, oraz naszyjnik z mojej ulubionej marki Choice. Taki przepiękny naszyjnik, myślę, że przyda się też, żeby założyć. I to są rzeczy, które tutaj uzbierałam dla Was, które chciałabym Wam podarować. Nie ma tego dużo, większość, tak jak mówię, oddałam w prezencie Monice za to, że pomogła mi tutaj wziąć udział w tych mistrzostwach i wspierała mnie dodatkowo w tym wszystkim. I tą torbę całą kosmetyków chcę ufundować właśnie na rozdanie dla Was. Warunki, jakie są rozdania, to tylko wyłącznie musisz być moim subskrybentem na YouTubie, musisz być moim subskrybentem na Facebooku, czyli jakby tutaj być moim widzem i zostawić komentarz pod tym filmikiem. Pisz co chcesz, tak naprawdę ja wybiorę wśród wszystkich komentarzy, czy nawet jeśli będziecie mi pisać, że gratuluję, czy nawet, że chcesz wziąć udział w tym rozdaniu, dopisz tylko na końcu w swoim zdaniu, które będziesz dopisywać, nie wiem, w tym tego, że chcesz wziąć udział w tym rozdaniu. To ja wybiorę z tych wszystkich komentarzy jedną osobę, do której pójdzie ta cała paczka kosmetyków i to będzie taki mój gest w podziękowaniu dla Was za to, że mnie tak bardzo wspieracie, bo dzięki Wam tak naprawdę są te puchary. Dzięki Wam mam możliwość tego rozwoju tutaj, jestem z Wami i naprawdę jestem mega szczęśliwa, mega szczęśliwa. Dużo osób pytało się mnie, czy nie jestem zła, czy rozżalona, że nie zajęłam pierwszego miejsca. Nie ma nawet mowy o czymś takim, że jestem zła, rozżalona,
czy nie wiem, czy uważam, że powinnam wygrać. Nieprawda, nigdy nie przecenię konkurencji i zawsze jakby tutaj patrzę również na swoje błędy i tak dalej. Jestem mega wdzięczna od losu, jestem samoukiem totalnym, który praktycznie nie skończył żadnych kursów, czyli co ja mam skończone jakieś tam 2-3 kursy w swoim życiu, wszystkiego co się nauczyłam, nauczyłam się sama, startuję w Mistrzostwach Polski, dostaję puchary i to jest dla mnie największa nagroda. To jest dla mnie jakieś takie potwierdzenie, że mam chyba jakiś tam talent. To ja myślę, że to każdy robi dla siebie, nie robi tego dla kogoś, tylko robi to dla siebie. Natomiast obiecałam mojej córce, że przywiozę jej pucharek i stwierdziłam, że nieważne jaki on będzie, ale chcę, żeby po prostu kiedyś była ze mnie dumna. I powiem wam szczerze, że sama jestem z siebie dumna i to jest dla mnie takie najważniejsze. Kochani, będę kończyć, nie będę się rozwijać, jutro siądę, obiecuję, że zacznę nagrywać wszystkie zaległości dla was, włącznie z ulubieńcami, innymi filmikami. Dzisiaj musiałam nagrać jak najszybciej dla was, bo kolejną bitwę dla was szykujemy z dziewczynami. Musiałam nadgonić z tematem, bo dziewczyny na mnie czekały. Już na dniach zobaczycie zapowiedź, mega temat i myślę, że wyszalałam się tutaj tworząc makijaż, aż sobie poprzecierałam kociki oczu, dlatego tak dosyć naturalny make-up dzisiaj zastosowałam. Jakbyście pytali się, co mam na ustach, to mam nową pomadkę z MAC-a. Jest to styl Surge. I jest to taka przepiękna, neutralna, myślę fajna pomadka, taka nawet na co dzień do noszenia, fajna sprawa. Kochani, pięknie wam dziękuję za uwagę. Bierzcie udział w rozdaniu. Regulamin rozdania na dole pod tym filmikiem. Przesyłam moc buziaków. Dziękuję wam za wszystko jeszcze raz. Trzymajcie się, hej!